Na Wareckim Rynku 25 września zorganizowano piknik z okazji obchodów Światowego Dnia Jabłka. Impreza odbyła się już po raz czwarty i skupiała się na promocji lokalnych produktów, ale także zwracała uwagę na ekologiczne działania, zachęcając do recyklingu. Przygotowane atrakcje przyciągnęły wielu mieszkańców powiatu. W drogach szutrowych, polnych, leśnych, asfaltach jak najmniej kontaktów z drogami, gdzie jest dużo ruchu. My organizujemy właśnie ultramaraton rowerowy. Witam serdecznie. Przepraszam, że przeszkadzam, bo tak, widzę, że przed sekundą był położony tutaj jakiś koktajl, tak? Tak, tak, ale proszę pana, samo zdrowie. Tak, ale zapytam się, czy to jest właśnie samo zdrowie promowane, czy to podczas tej trudności energetycznych, czy to są właśnie pan, metody? Tak naprawdę jedno i drugie. Tak, tutaj mamy same naturalne składniki. Sok wyciskany, tłoczony z jabłek, same owoce, warzywa, jak szpinak. No i przy użyciu własnych rąk, nóg, potrafimy wyprodukować super smoothie. Nie potrzebujemy do tego nic więcej, więc tak naprawdę i ekologia, i energetyka tutaj wchodzi w grę. Dokładnie. I teraz zapytam, bo jest kolejka chyba największa tu na chyba tym placu. Cieszy się bardzo wielkim powodzeniem. Ale tak się zastanawiałem przez chwilę, czy to jest kolejka po koktajl, czy może ktoś chce kupić ten rower, bo to jest świetne urządzenie. Proszę pana, mamy kilka takich pytań dziennie. Ale tak? Niestety rower nie jest na sprzedaż, od razu mówimy. A może taką sami produkujemy rowerów, tak? Sami. Wszystko ręcznie. Tak naprawdę zaczęliśmy samą produkcję od podstaw. To był nasz projekt, wszystko sami zrobiliśmy, więc nie możemy się tego pozbyć za bardzo. Czyli jesteście pomysłodawcami. Tak jest. Opatentowane już jest, czy jeszcze? Jeszcze nie, ale myślimy już nad tym. Właśnie. Super, nie przeszkadzam. Dobra, uciekam. Do zobaczenia. Kłaniam się najmocniej. Czy ogórki są gotowe? A czy jabłuszka są gotowe? No to zaczynamy. Czas start! No mocno, mocno ciągną wszyscy! O, chyba wygrają jabłuszka! Stop! Wielkie brawa! Wygrały jabłuszka! Wielkie brawa dla jabłuszek! Przybijamy piątki z rodzicami, że chcieli tutaj z nami poćwiczyć. Stoimy przy stoisku Dębnowolanek, ale chyba o Dębnowolankach i jeszcze o czymś więcej porozmawiamy, co? Proszę państwa, tak, dziś jesteśmy w Warce, zapraszamy na piknik do Warki, świętujemy Święto Jabłka, ale również popieramy recykling, popieramy eko. Mamy tutaj właśnie przygotowany barek z maski starego Ursusa, który wykonali nasi mężowie. Służy nam właśnie jako dekoracja, jako barek, jako przyciągnięcie publiczności. W owych czasach jest to bardzo potrzebne takie właśnie stosowanie recyklingu, przywracanie życia rzeczom, które wylądowały naprawdę na złomie, na śmietnisku. W konkursie również brałyśmy udział eko w promowaniu właśnie rzeczy, które mają drugie życie. Jest to walizka wykonana, obszyta jeansem, z różnymi gadżetami w środku, na piknik dla dwojga, z jakimiś starymi kryształami, ale naprawdę w obecnych czasach jest to bardzo fajne. Popieramy zdrową żywność, nasze produkty z jabłek, także jest nam bardzo miło. Chcielibyśmy z tego miejsca pozdrowić naszą panią prezes, która obecnie przebywa w Dubaju. Jest nam bardzo miło. Tęsknimy do Bąbasiu. Pozdrawiamy. Co dzień w Bąbrzece, na przedmiotowym czasie. Działamy od 3 lat tak naprawdę. Wszystkie wyroby są naszymi rękami stworzone. Wszystkie smalce, pasztety, przetwory, soki, nalewki. Wszystko jest tak naprawdę dziełem naszych rąk, tak? Ale macie tutaj nawet i beczuszki, jak ja widzę, że nie wiem, to tak, to jest wesoła cytrynka, można spróbować jej na rozgrzanie, dla zdrowotności, też wyprodukowane własnymi rękami. A wesoła to znaczy, że po niej zaraz staje się człowiek weselszy? Oczywiście. Proszę spróbować. Czy koło gospodyni w Rososze już to doświadczyło wśród swoich, nie wiem, małżonków? Tak, małżonków, znajomych. Co roku są takie potańcówki, które organizujemy i goście są zadowoleni. Na dechach. Na deskach. Tradycyjne na deskach, dokładnie.
Oczywiście rozpoczęcie wypada tylko wszystkim życzyć tutaj na tym placu degustacji urozożanek. Tak. Dokładnie tak. Dziękuję. Proszę cytrynkę i buraczka też bez procentu. Zapraszam. Dziękuję. I got it back to you. I saved the best I have for you. You sometimes make me sad and blue. Wouldn't have it any other way. Love, my aim is straight and true. Cupid's arrow is just for you. I even painted my torn nights for you. I did it just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I can go a minute without your love. Po raz czwarty gościmy w Warce podczas Światowego Dnia Jabłka. Fantastyczna pogoda, co nas niezmiernie cieszy, bo to jest główny wyznacznik tego typu imprez, imprez plenerowych. Cieszy nas też to, że gościmy tak dużo osób, tak dużo organizacji, tak dużo instytucji, które wystawiły się ze swoimi stoiskami. Między innymi jest realizowany konkurs dla kół gospodyń wiejskich. Mamy 10 kół gospodyń wiejskich. Jest duże stoisko szlaku jabłkowego w największym sadzie Europy. Jest stoisko sieci aktywnych seniorów, na którym trwają warsztaty ekologiczne dla dzieciaków. Animacje dla dzieci. Jest stoisko sadów grójeckich, jabłka grójeckie. Tam można, jeżdżąc na rowerze, zmiksować sobie jakiś sok, bądź też jakiś smoothie. Także wiele różnych atrakcji dzisiaj na wareckim rynku. To wszystko dzięki organizatorom, Stowarzyszeniu Warka, Stowarzyszeniu Sady Grójeckie oraz oczywiście partnerom. Powiat Grójecki, Gmina Warka, Dworek na Długiej, Szlak Jabłkowy w największym sadzie Europy oraz sieć aktywnych seniorów powiatu grójeckiego. Nie udałoby się to działanie bez dużej, szerokiej współpracy wielu różnych organizacji. Cieszy nas to, że po raz kolejny Warka pokazuje, że można współpracować, można realizować takie przedsięwzięcia razem. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich, konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich jest organizowany pod patronatem Starostwa Powiatowego w Grójcu. Dzięki środkom ze starostwa mamy pieniążki na to, żeby wszystkim kołom, które dzisiaj przyjechały do nas, wręczyć nagrody. Po raz pierwszy będzie też wręczony Puchar Przechodni najfantastyczniejszego, najwspanialszego koła gospodyń wiejskich Światowego Dnia Jabłka i ten puchar będzie corocznie przekazywany kolejnej organizacji, bądź też tej samej, jeżeli wygra. Warka tylko dlatego, że niezmieniony PSL, ale już po wyborach. Więc dlatego warto takie imprezy organizować, warto pokazywać, że to jest nasz najwspanialszy zasób, przy tym nie tylko naszej tutaj warsko-grójeckiej ziemi, ale też Mazowsza i całego kraju. To są najwspanialsze owoce, które są naszym tak naprawdę produktem eksportowym, produktem, który możemy się chwalić, który możemy pokazywać też na zewnątrz. A jeszcze ważna rzecz, o której zapomniałem, jest pokaz kulinarny kucharza, który jest głównym kucharzem w pałacu Mała Wieś. To też jest takie fajne, bo to jest pokaz razem z degustacją i ponad 100 porcji i przystawki, i zupy, i dania głównego jest wydawane podczas dzisiejszego Światowego Dnia Jabłka osobom, które przyszły, które chciały spędzić ten czas razem z nami. Też ciekawym dzisiaj przedsięwzięciem, które jest po raz pierwszy organizowane, jest wspólne działanie razem z Mazowiecki Grabel, czyli taką akcją, gdzie oni jeżdżą na rowerach, głównie drogami szutrowymi. Mazowiecki Grabel w tym roku odbył się po raz drugi, pierwszy miał miejsce rok temu i startował i kończył swój metr w Warce. I to jest droga rzędu 500 km. W tym roku startowali z Radomia, wracali do Radomia, ale też odwiedzili Warkę po drodze. Tutaj był pit stop, gdzie mogli odpocząć, gdzie mogli napełnić bidon wodą, bądź też innymi elementami. I dzisiaj Mazowiecki Grabel przyjechał do Warki jako zakończenie wakacji. Zosia na miotle. Zosiu, sprzątanie po 18. Po 18. Dobrze, tak, po 18. Boże, myślałem, że służby już porządkowe weszły i sprzątamy. Nie, Zosia przyleciała po to, żeby wybrać kolejne 10. Kolejnych 10 osób i to już jest finał finałów. Maszynę losującą. Szukamy. Mamy. O! I 269! 269, kochani, to jest pierwszy numer, który wygrywa. Niespodzianki Eko. Od tego spodu chcę wyciągać. 283! 283! Ja widzę tu osobę, która
No bardzo działa społecznie, a dzisiaj się przeistoczyła wiedźmę. Jak ta rola pasuje? Rola, no super, super zamieszanie, super zabawa, zainteresowanie ludziom się podoba, a nam zresztą też. Grób to dobra zabawa, uśmiech i radość. Tak, macie jakieś związane z tym obowiązki, czyli rozdajecie nagrody, tak? Rozdajemy nagrody, robimy zdjęcia z dziećmi, robiliśmy warsztaty eko, w ogóle mamy ekologiczne stoisko, inicjatywa ekologiczna. No i liczymy na jakieś osiągnięcia w dzisiejszych konkursach również, ale zobaczymy. Właśnie, za chwilę pójdziemy tam do waszego namiotu, ale jeśli chodzi o całą imprezę, no to tak mi się wydaje, że ten Światowy Dzień Jabłka, to coś wspaniałego wyrasta nam tutaj w powiecie, tak? Bardzo, bardzo ciekawa impreza, bardzo ciekawe stoiska, cała oprawa, bardzo dużo pracy. Nie no, jest świetnie, jest super, ludzie się bawią, ludzie się bardzo zaangażowali przede wszystkim. Przede wszystkim to zaangażowanie, integracja. Tak, i społeczność wareckiej, tak, że mnie na rynku wareckim się zgromadziła. Tak, na rynku wareckim pięknie zgromadzili się ludzie z sadów wareckich, grujeckich, błędowskich, no ze wszystkich okręgów naszego powiatu. Ślicznie dziękujemy i za chwilę do waszego stoiska przyjdziemy. Dzięki. Ogieniek podpalimy. Co tu się te ziółka nie chcą palić, słyszałem, tak? Coś się kiepsko palą, ale zaraz nie tutaj. Właśnie, i to potrzeba jest trochę miotły, mi się wydaje, tak? Już właśnie. Wiatraki gdzieś stoją, wiatr ucich. Na rynku wareckim jest bardzo głośno, ale spokojnie, nie jest wiecznie, więc co? Wiedźmy muszą trochę wiatru i już się ziółka palą, świetnie. Tak, mięta na dobry humor. I co to one mają, tutaj te ziółka trochę humor, tak? Przyprawiać? Tak, 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 tak. Poprawić humor, nastrój, wprowadzić radość. Aha. Dorzucić świeżego kielska. A palą się, pomaga im świeczka woskowa, naturalna. To ja właśnie jak zajechałem na rynek, zobaczyłem wszystkich uśmiechniętych, nie wiedziałem dlaczego tak wszyscy się radują, a to za waszymi ziółkami, tak? Od naszych ziółeczek. I tu już wszystko się wydało, więc mamy rozwiązaną, oj, wiadomo, ale dlaczego świetnie. Wszystko się wiedzie, udaje i pogodzi. No właśnie, właśnie. I dlaczego można ten taki Światowy Dzień Jabłka zaliczyć do bardzo udanych? A to tak naprawdę zasługa większości obecnych tu wiedźm, tak? No, nie będziemy skromni, ale się pochwalimy, tak? To nasza zasługa. Dziękuję ślicznie, kłaniam się. Witamy koło gospodyń wiejskich z Lewiczyna w Warce, tak? Mogę tak powiedzieć? W Lewiczyn nie tak dawno cały powiat gościł na dożynkach, a dziś jesteście tutaj. Trochę to z obowiązku, z przyjemności. Czy jesteście już tu stałymi bywalcami tego Światowego Dnia? Już jesteśmy trzeci raz. Już jesteście trzeci. W Dniu Jabłka, tak. Tak. I tak naprawdę dużo widzę smakołyków, pyszności. Same to, no, tak? Oczywiście, że same. Nikt nie pomagał, mężowie nie pomagali. Mężowie w polu, a my w kuchni. Tak, chyba jesteśmy jedynym kołem tutaj w powiecie grujeckim, które nie korzysta z pomocy mężów. Tak? Wszystko same przygotowujemy i dźwigamy. Tak, czyli bo wszędzie widać mężów gdzieś tam pomagają, a u nas są same kobiety. No właśnie, tu nie ma jednego mężczyzny. Prawdziwe koło gospodyń. Tak. No, też nazwa wymaga tego, żeby były to same kobiety, bo mężczyźni mieli trudności w chodzeniu na obcasach. No tak. Słuchajcie, a co do tego Światowego Dnia, chyba miła impreza i tak się już wtarła w ten nasz powiat, że chyba warto uczestniczyć w takiej i promować się, bo to też jest promocja dla każdego. Promocja też. Tak, jak najbardziej. My się przyzwyczaiłyśmy do tego września, że zawsze tutaj co roku jesteśmy. Jak koleżanka Marlena wspominała, po raz trzeci. I mamy nadzieję, że kolejne lata też te imprezy będą się odbywać i też będziemy uczestniczyły. Bo to jest taki moment, żebyśmy się spotkali z wieloma gośćmi i czuły odzew z ich strony i sympatię, tak? Co dla nas jest bardzo istotne.
A w tym roku jest ta sympatia szczególna, bo zniknęło nam praktycznie wszystko. To, co mamy na stole, to są resztki, że tak powiem. No jest powód, a do końca imprezy jeszcze daleko. Jest powód, bo za smaczno waricie, gotujecie. To dobrze. To bardzo dobrze. Będzie komisja doceni to. No właśnie. Kłód. Już za niedługi czas będą tak zwane werdykty. Zobaczymy. A na razie co? Dziękuję ślicznie. Do miłego zobaczenia, tak? Za rok. Dziękujemy za rok. Kłaniam się najmocniej. Cychry to stoją takimi słodkościami, takimi smakowitami, smakołykami, przepraszam. Tak, czy to tak na co dzień, czy to tak specjalnie na tą imprezę dzisiejszą? I od święta i na co dzień. To nie jest tak jednorazowo. Co przygotowałyście właśnie tutaj? No przede wszystkim przygotowałyśmy dwie zupy. Zalewajcie, zarzucajcie sobie kurjankę i zupę z dyni, czyli zupę z dyni, jabłka i chili. Dodatkowo przygotowałyśmy grilla i tam jest kaszanka i kiełbasa. A oprócz tego mamy coś wege, czyli pasztet z cukinii. Mamy też fajne chleba ze smalcem i z ogórkiem. Oprócz tego mamy dużo przeróżnych ciast, dużo przetworów naszej, przez nas wykonane. Od jakichś domowych, tak nie wiem, tam wegen, dżemów, nalewek, syropów dla zdrowia. Raz, dwa, raz, kochani, ale ten czas szybko leci, naprawdę. Dodatkowo mamy też owoce w sprzedaży. Coś, czego jesteśmy producentami, czy to jabłka, śliwki, czy na przykład polskie miliki. Ja tak, moje spostrzeżenia, nie wiem, wszędzie gdzie tutaj chodzę po kołach gospodarstw wiejskich, to są takie panie już w takim wieku trochę średnim, a u was właśnie, ja patrzę, to taka młodzież, przepraszam, mi się wydaje, że to dopiero 18 lat skończone. Także wy zdominowałyście, tak naprawdę, u was w środowisku swoim. Tak. Tak. Po prostu łamiemy wszystkie stereotypy, wszystkie łamiemy. Tak. Świeży powietrz. W tle instaluje się zespół nie blokadę. Od 16 godziny będą super. Rządzić tutaj z fantastyczną muzyką. Działajcie tak dalej. Fantastyczne smacznie jest bardzo. Zespołu Mana, Alicji Majewskiej. Co jeszcze usłyszymy? To nie tylko osy tu do was lgną. Agnieszka złe. Agnieszka złe. Najlepszego. Agnieszka złe. Łez, Agnieszka. Pektus. Super. Enej, jeju. Coraz głośniej jest o tych laskach. Ja nie wiem, czy to są laski jako wieś, czy to są kobiety, jak to tak niejednokrotnie żargonem się mówi, ale jedno jest pewne, że coś smacznego od was tutaj bardzo emituje, bo ja patrzę na te wszystkie wasze produkty, to co same robicie? Same? Tak, robimy wszystko same. Czyli jest to wasz wyrób i ten szmalczyk, nie wiem, rzekłbym weselny, to jest to wszystko razem. Wszystko nasze, nasze produkty. Tak. Autentycznie nieoszukane nasze. Laski obok warki. Taka bliskość to chyba zobowiązuje do tego, żebyście tutaj były obecne, nie tak? No zobowiązuje oczywiście sama nazwa. No tak. Nie tylko miejscowość, ale i nazwa. No i przyzna pan nasz wygląd. Ale oczywiście. Tu się zgadzamy całkowicie. Słuchajcie, ale widzę jakieś też naleweczki tam. To jest też wasze. Tak, też nasze. Też nasze. To jest z naszych pomagierów, którzy też należą do koła gospody. Mężczyźni. Którzy nam pomagają w tych owocach w dźwiganiu naszych tych właśnie całych i wyciskaniu, tak jak koleżanka mówi, tak dokładnie. Przetwarzanie. Słuchajcie, ale czy też w smakowaniu chyba też, tak? A tu cisza nastała. No różnie to bywa. Różnie to bywa. No ale nic. Tu już nie ukrywam, że ja sam jako mężczyzna też bym chciał spróbować, ale nie dzisiaj. Dziękuję ślicznie. Zapraszamy następnym razem. Właśnie, dziękuję ślicznie. Kłaniamy się najmocniej i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękuję.